Cześć, witam Was już w znanej chyba wam perspektywie. Słuchajcie, jakiś czas temu kupiłam takie oto pędówki i martwiłam się, czy mi się ukorzenią, czy nie, bo wtedy spotkał je pierwszy mróz i zaraz sobie zobaczymy, jak korzenie. Zdradzę Wam, że one wyglądają nadzwyczaj dobrze, więc będziemy te rośliny przesadzać po prostu do bigosu. Mimo, że po prostu wyjmę je z wody i zobaczcie. I ile korzenisk. Super to wygląda, nie? Także jestem bardzo zadowolona, bo sadzonki mi się dobrze ukorzeniły. I zobaczcie, tak wygląda syngonium yellow. Ma już takie, widzicie, poprzeczne korzonki, takie włoski. Tutaj jest nowy liść, który wyrósł właśnie w wodzie. Także fajnie to wygląda. I na pewno dzisiaj będzie ta roślina po prostu wsadzona i wsadzę, żeby mieć pod kontrolą to syngonium, bo jest piękne. Myślę, że do takiego przezroczystego pudełeczka. Także odłożę sobie. Kolejnym jest syngonium yellow pink. I też Wam mówiłam, że mogę z niego zrobić dwie sadzonki, bo jakby tak, tutaj mi wyszedł nowy stożek, jak widzicie. I z tego nowego stożka wyszły nam dwa nowe liście, w tym jeden taki przepiękny. I tu są dwa stare liście, które są jakby z tego. No i tak powinnam tak naprawdę wsadzić je albo dotąd, albo uciąć, także chyba je po prostu kiedy... No będę zmuszona chyba je uciąć, także nie wiem, czy zaraz do Was nie wrócę, albo po prostu przesadzę je kolejnym razem, jak utnę, bo jak utnę, to będę chciała, żeby jeszcze po prostu trochę obeschło. Także na razie chyba sobie to zostawię i włożę z powrotem do wody. Tak jak mówię, chyba poczekam na ucięcie, bo nie jestem w stanie tego dobrze po prostu wsadzić. Kolejne syngonium. Jak widzicie, idą dwa liście już nowe. Tu widać, jak wychodzą na łodygach. Syngonium Freckles. I też jakby z dwóch miejsc puściło. I też powinnam je uciąć, widzicie? Bo jak wsadzę tu, to ten korzeń będzie taki... On jest nowy, świeży. No nie wiem, słuchajcie, no teraz to... Nie mam pojęcia, co zrobić. Czy je wsadzić dotąd? No wiecie co, to wsadzę też, ale też dobrze z przezroczystego pojemniczka. Tutaj mamy syngonium brokatowe. I tu mi puściło korzonek, też w ogóle w takim, widzicie, miejscu wyżej niż tutaj jest ten węzeł. Także też powinna mi jakoś tak dziwnie wsadzić, tak? I tu idzie nowy liść. No wiecie, no jakoś tak nie bardzo mi to wygląda. No za czym? No muszę przemyśleć. I mam jeszcze jedną szklaneczkę. I tutaj mam też jakieś skarby. Pierwszy to jest o syngonium frosted, gdzie idą, zobaczcie, dwa stożki właśnie zobaczyłam. Jest korzeń, który jest żywy. I to syngonium frosted też wsadzę już na pewno, bo ono jest duże. I jeszcze jedna sadzonka mi wyleciała. To jest kompost portaanum, już dojrzała forma. I jeszcze ma małe te korzonki, więc to z powrotem sobie włożę do wody i niech sobie rośnie. Także na razie wybrałam wstępnie dwie sadzonki i te dwie sadzonki wsadzimy, bo tu jest jeden korzonek trochę mało, więc to możemy sobie włożyć też. Biorę ziemię uniwersalną z zielonego i brawuję. Także nie róbcie tak jak ja, bo tu będziecie mieli w chałupie, że nie wiem. I właśnie bałagan z ziemią. To jest kolejna sytuacja, która mnie przekonuje coraz bardziej do hydroponiki. Oj, też tego nie lubicie, jak wam się ziemia wysypie. No ja to zaraz jestem chora, no ale już trudno. Sypię sobie tej ziemi trochę na dno. I daję to syngonium. Tak. I przysypuję. Ona jest jak z ogryska, więc staram się, żeby jakby ten dawna część tego pędu była na zewnątrz, żeby mi nie podgniwała, ale jednocześnie, żeby korzenie były dobrze zasłonięte ziemią, żeby one sobie mogły pobierać wszystkie substancje. Także o, to sobie jakoś muszę tak chyba wsadzić, żeby to miało sens.
kartkę będę musiała dać. To miało ręce i nogi. No i tak. I tak to zostawię, tylko skoczę po podpórkę. Przejść w miarę zgrabnie. Tak, on widzicie, nie może być jednak. Kurczę. Nie podoba mi się to bardzo. Jeszcze raz. O, i dałam tak podpórkę właśnie za, tak, żeby ten liść jakby wszedł w tą podpórkę. Część tutaj pędu muszę niestety, ale właśnie tak przykryć tą ziemią z tego względu, że po prostu tam idą korzenie i to tak musi wyglądać, ale troszkę tutaj o, taką zrobię dziurkę, żeby to miało dostęp do powietrza i żeby nie gniło. I myślę, że tak zostawię tę roślinkę, dam tylko jakąś podstawkę. Dobra, i pierwsze przesadzone. Kolejny to będzie może ten frosted i też pójdzie do tego malutkiego kubeczka. Okay. Tego chyba już będzie mi prościej wsadzić. Tu idą dwa stożki, także no zobaczymy. Korzonek tak musi iść. Ten tak. To zostawię właśnie z dziurką na drugi stożek. Muszę pamiętać, żeby wiecie, nie pilnować, że dopóki on nie będzie taki większy, żeby po prostu odsłaniać go troszkę, żeby miał on dostęp i do światła, i do wszystkiego. A ten myślę, że już sobie tutaj poradzi, którego widać na powierzchni. Także tak zostawiam syngonium Frosted Heart. Tutaj jakieś mamy żółte plamy, ale nie przejmujemy się tym specjalnie, jak idą te dwa nowe stożki. Dobra, i kolejną roślinką miało być to syngonium Freckles i też widzę, że ta będzie wystarczająca. Dobra. Tak z tymi syngoniami, no i ten widzę, że tu muszę, o, po prostu, wiecie, tak sobie poradzę, że po prostu wsadzę to tak trochę pod kątem, że to będzie zasypane i to, i myślę, że wtedy będzie w porządku. O, i myślę, że to było najprościej z tym, a myślałam, że będzie najtrudniej. Także tak. I teraz miałam jeszcze spojrzeć na ten. Czy da się to jakoś tak bokiem sadzić? Wiecie co, teoretycznie się da i może bym tak zrobiła, że tak boczkiem sadzę. A spróbujemy. A co mi tam? Tylko zobaczę, czy do tej to by się zmieściło. O, i jakbym tak wsadziła, zobaczcie. Że, a myślę, że możemy spróbować. A co, i będę miała, że tak powiem, z głowy. Wszystkie syngonia, które czekały na wsadzenie, nie licząc właśnie pudła. Myślę, że pudło też Wam niedługo pokażę, bo tam też jakby już zaczyna brakować miejsca. Niektóre rośliny przyrastają, także fajnie tam zaczyna wyglądać. Wsadzone. To chyba naprawdę będę musiała to uciąć, bo no spróbowałam, ale nie podoba mi się to, bo tu jest za duża część łodygi. To powinno być dotąd wsadzone.
jakby było dotąd. No dobrze, no to w takim razie to po prostu sobie oczyszczę. I to myślę, że pójdzie po prostu do naprawdę do ucięcia, bo nie widzę tego jednak w ziemi, w tej postaci. Więc sobie podłożę sobie tutaj. Więc co, więc chyba musimy zakończyć na ten moment. Więc pokażę Wam to, co udało mi się wsadzić. Czyli syngonium Freckles i tutaj bez żadnych niespodzianek syngonium tutaj jest Yellow Variegata i myślę, że będzie w porządku. I Frosted Heart z dwoma stożkami też tutaj ja tak sobie odkopałam i też mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Także na dzisiaj to wszystko. Muszę, tak jak mówiłam, uciąć tego Yellow Pink i dopiero wtedy go wsadzę. Także życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.